Cześć, dzisiaj na blacie wylądowała Toshiba Satellite L50, chyba B, jak dobrze pamiętam. Komputer jest po upadku, jest już częściowo zdemontowany, gdyż klient, kiedy go przyniósł, poprosił o wymontowanie dysku ze względu na ochronę danych, jakichś tam klientów czy coś. No i tak, sprawa wygląda tak. Najbardziej ucierpiała lewa strona, zobaczcie. To wszystko tutaj lata. Początkowo myślałem, że wyrwały się tutaj mocowania śrubek, aczkolwiek po zdjęciu klapy okazało się, że nie. No, a tak jak widać, lata wszystko w klapie. Ramka się rozszczepia. Więc mocowania najprawdopodobniej zostały wyłamane. No i tyle. Teraz go jakoś mądrze przekręcimy. O, najlepiej w tą stronę. Chociaż nie. Czekajcie, może zobaczmy, czy da się wyjąć w miarę bezkolizyjnie tą klapę. Dobra, wykręcimy klapę całą. Wtedy będziemy demontować. Tak. Dobra, i tak, najpierw odkręcimy spód, wyjmiemy jeszcze taśmę matrycy. Każdy z zawiasów trzyma się na dwóch śrubkach. Dobra, i teraz trzeba uważać, bo to już są dwa oddzielne elementy. No i dobrze, spód sobie możemy już odłożyć. Później się zajmę pewnie jego czyszczeniem, jeszcze skonsultuję to z klientem, czy nie chcę mieć wymienionych past. Ok. Cyk.
Dobra. Tutaj już widać, że mocowanie śrubki na pewno odpadło. Tutaj zaś nie. Dobra, jak to wygląda? Tak jak mówiłem, mocowanie śrubki wyrwane. Zadest nie trzyma się na niczym. Teraz zobaczycie. Widzicie? Dodatkowo jest połamana prowadnica. Tak wygląda zawias z drugiej strony. Mocowanie również żyje swoim życiem. Zdemontuję to, czy odkręcę wszystko łącznie z matrycą i wtedy wszystko będziemy widzieli. Na tym etapie pewnie zakończymy też nagrywanie. Już będę musiał skonsultować stan czy poziom uszkodzeń z klientem. Klient myślał, że do wymiany jest tylko lewy zawias i klawiatura, bo klawiatura coś mu tam nie działa. Jednak, no jak widać, uszkodzenia są trochę bardziej rozległe. No i nie skończy się raczej na samych zawiasach z klawiaturą. Dobra, śrubka sama odpadła z mocowaniem. Więc podsumowując, w klapie brakuje maskownicy zawiasu z tej strony, takiej jak z tej drugiej. Wyrwane dwa gwinty, z czego gdzieś jeden tylko znalazłem. Z drugiej strony wyrwane jeden gwint mocujący zawias. I ułamana prowadnica od lewego zawiasu. To już jest szrot. No. I to by było chyba na tyle z uszkodzeń. Zaraz jeszcze zobaczymy, w jakim stanie jest to chłodzenie. Możemy to zrobić inaczej.
Gdzieś mi się schowały. No niestety nie wyjmę wentylatora w tą stronę, tak więc mimo wszystko muszę to wykręcić radiator i tyle. Tak teraz sobie mogę już powiedzieć, że dzisiaj celowo nie używam opaski elektrostatycznej. No, używam jej ze względu na to, że nie chciało mi się jej zakładać na nogę, na ręku, jest mi po prostu niewygodnie. Bo tak jak zacząłem jej używać po to, aby nie uczyć co po niektórych z Was złych nawyków, tak teraz zobaczyłem po ostatnim filmiku, kurde, sąsiad zaczyna remont. Zobaczyłem po ostatnim, znaczy po jednym z ostatnich filmików, że jak bardzo bym nie chciał Wam pokazywać, jak powinno się robić, a jak nie powinno się robić, to zawsze się coś znajdzie, do czego znajdzie się jakiś hejter zwany Pokemonem, zawsze się do czegoś przyczepi, tak? Nie chcę mi się tłumaczyć, o co chodzi. Po prostu robię. Naprawa jest dla klienta, filmik również jest dla klienta, a nie dla Was. Czytajcie, dla tych, którzy szukają, że tak powiem, palca do D. I tyle, tak? Robię jak robię. W każdej naprawie zawsze najważniejszy jest efekt końcowy, a to, w jaki sposób ja ten efekt osiągam, to już jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Żadne koszta nigdy dla klienta się nie zmieniają przed podanymi, znaczy przed tym, po tych, które już zaakceptuję. I tyle. Równie dobrze mógłbym teraz ten komputer wrzucić pod samochód, pójść kupić nowy, oddać go dla klienta, klient będzie zadowolony, bo będzie miał działający komputer. Wszystko, wszystko. Chłodzenie w stanie bardzo dobrym. Znaczy bardzo dobrym, jak na komputer, który jest używany, tak? Tak więc nic nie będziemy tutaj robić. Zaślepimy tylko złączkę i tyle. No dobra, to by było na tyle. Zmianka o Pokemonach, której miało nie być, była. Ja teraz zadzwonię do klienta. Najpierw sprawdzę jeszcze cenę klapy, bo to element, który dodatkowo będzie trzeba wymienić. No i tyle. Dzięki Wam za poświęcony czas. Chcecie, to subskrybujcie, nie chcecie, to nie subskrybujcie. Wasza sprawa. Ale nie wypisujcie głupich komentarzy pod filmem typu mega profesjonalne picie kawy nad komputerem. Kurde, a co ja mam, jakiś zraszacz zamiast gęby? Proszę Was.